Cześć, witajcie we Flight Gear. W dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie, jak dokonać pełniejszego spolszczenia, jeżeli chodzi o Flight Gear. No bo jak zapewne wiecie, Flight Gear posiada spolszczenie, ale niepełne. To znaczy mamy tam tylko spolszczony launcher oraz tylko menu górne Flight Geara. Tu jak zobaczymy sobie na przykład launcher, tak, to tak wygląda, że mamy tutaj po lewej stronie widzimy już ikonki tak z podpisami po polsku. No ale to zasługa tego, że właśnie Flight Gear umożliwia spolszczenie tylko tutaj launchera oraz menu górnego, reszta jest zakodowana, tak zwany hardcoded i nie da się tego zmienić. Ale jeżeli nawet tego nie macie, to tutaj musicie dodać sobie na przykład w elementy docelowe, dopisać sobie myślnik, myślnik, language równa się PL, tak żeby zawsze tutaj nawet launcher startował z językiem polskim. Ale żeby także resztę okienek mieć spolszczonych, to oczywiście tutaj no, trzeba już dokonać pewnych modyfikacji w samych plikach Flight Geara. No i tutaj właśnie jak sobie wejdziemy na stronę flightgear.org.pl, jest to strona mojego autorstwa, o której też mówiłem w poprzednim odcinku. Mamy dział spolszczenia, no i tutaj właśnie możemy sobie pobrać spolszczenie dla wersji Flight Geara. W tej chwili tylko dla jednej wersji Flight Geara, jest to wersja 2020.3.13. I co jest bardzo ważne, nie możemy zainstalować tej wersji spolszczenia dla innej wersji Flight Geara, no bo wtedy sobie takiego Flight Geara po prostu zepsujemy. No to dlatego, że te pliki mogą się już różnić, no i po prostu coś może nam nie działać. Także upewniamy się, że mamy taką wersję Flight Geara 2020.3.13 i klikamy sobie ten link. Pobiera nam się paczuszka zip, tu akurat jeszcze przeglądarka daje mi jakieś ostrzeżenia, że to może być niebezpieczne, ale tutaj nie ma nic niebezpiecznego. Dajemy pozwól i możemy sobie tutaj otworzyć to okienko. I tak mamy naszą paczkę zip pobraną i wchodzimy sobie tutaj w tego zipa, katalog dalej i mamy instrukcję, to jest to samo mniej więcej co mamy tutaj na stronie, jak to zainstalować. No i mamy katalog data, tutaj z różnymi właśnie plikami, głównie właśnie co do GUI i dialogi tutaj mamy przetłumaczone. No i tak, teraz ten katalog data z tej paczki zip musimy sobie wgrać tam, gdzie mamy Flight Geara zainstalowanego. Więc idziemy sobie tutaj do umie na C, program files, oczywiście to jest domyślna ścieżka instalacji, jeżeli instalowaliście gdzieś indziej, no to musicie już sami wiedzieć, gdzie to macie zainstalowane. No i tutaj moja wersja Flight Geara 2020.3, przechodzimy dalej. No i tutaj mamy ten katalog data, w którym będziemy podmieniać pliki. Oczywiście jest to dosyć słaba metoda o tyle, że podmienimy sobie oryginalne pliki, więc jeżeli ktoś chce mieć też zachowane oryginalne pliki, to warto zrobić sobie może i nawet całego tego katalogu, po prostu kopię bezpieczeństwa. Ja tak sobie zrobię, dam sobie Ctrl-C, Ctrl-V i kontynuuj, tak żeby sobie skopiować cały ten katalog. Dzięki czemu będziemy mogli sobie właśnie łatwo później wrócić do wersji oryginalnej, czyli do wersji angielskiej, gdyby na przykład coś tam nam nie działało, albo gdyby po prostu nie spodobała nam się wersja polska. No i jak mamy kopię wykonaną, to możemy teraz właśnie tutaj z naszej paczki zip ten cały katalog data w zasadzie wrzucić do tutaj oryginału i nadpisać wszystkie pliki. Dajemy właśnie zamień pliki w miejscu docelowym. Potwierdzamy, że na wszystkie. Kontynuuj. No i w ten sposób pliki zostaną nadpisane tam, gdzie są teksty w języku polskim. No i uruchommy sobie teraz Flight Geara. Tak, tu mamy to, co mieliśmy w języku polskim, ale zobaczmy sobie w samym symulatorze. No to oczywiście nie wszystkie teksty są przetłumaczone, tak jak widzimy tutaj, mamy dalej tekst po angielsku, ale ten tekst jest akurat zaszyty już w samym pliku binarnym. Tego nie da się już niestety zmienić, więc takie rzeczy no niestety wciąż pozostają w języku angielskim. Welcome aboard. Need help. Use help tutorial. Tak, jesteśmy wczytani i tutaj mamy menu górne, które już w sumie było przetłumaczone, przynajmniej większość rzeczy, tu na przykład tak Walker nie był przetłumaczony, teraz mamy tłumaczenie Walkera. No i zobaczmy sobie na przykład nie wiem, widok, opcje renderowania, tak mamy wszystko w języku polskim. Nie wiem, jakieś inne okienko, środowisko, na przykład pogoda. My tak samo mamy tutaj przetłumaczone także opcje, tutaj też wiatry, także postarałem się tutaj chyba wszystkie okienka dialogowe przetłumaczyć. Tak samo mamy tutaj samolot Cessna domyślny, który jest też przetłumaczony.
No ale oczywiście inne samoloty, jak sobie doinstalujecie, czy dodatki, to już przetłumaczone nie będą, no bo tłumaczenie wszystkich tutaj samolotów we FlyGear to by mi zajęło resztę życia chyba. Więc przetłumaczyłem tylko UFO oraz Cessna, tak? To co jest domyślnie. Ja tu mam na przykład Red Griffin, oczywiście też jest dodatek osobny i on jest już po angielsku oczywiście. Ale tak samo pomoc, tak? Mamy tutaj na przykład to pomoc dla tej samoloty Cessny, mamy też na przykład klawisze przetłumaczone. Nie mamy przetłumaczonego na przykład checklisty, na przykład nie mamy przetłumaczonej. A to dlatego, że obawiam się, że mogę coś zepsuć, jeżeli to przetłumaczę, dlatego, że to może być sprzężone z tutaj samouczkami i to jest jeszcze może bardziej do sprawdzenia, czy da się to przetłumaczyć. Tak, ale tutaj właśnie, jak wam pokazuję, no niemal chyba każde okienko jest już przetłumaczone, możecie cieszyć się wersją polską. A przy okazji też dokonałem pewnych poprawek, tak, bo tutaj na przykład ten tekst wskakiwał tutaj na tego selecta, jeżeli chodzi o połączenie do multiplier. No były takie drobne też niekiedy błędy w tym GUI, co też no poprawiłem po prostu, tak, i teraz macie jeszcze też lekko to wszystko poprawione. Także to tyle, jeżeli chodzi o tutaj tłumaczenie. I jeżeli chodzi o przyszłe wersje, to też myślę dodawać tłumaczenie, ale nie będę tłumaczył w wersji deweloperskiej, dlatego że ona się ciągle zmienia, tak? Ona się będzie ciągle zmieniała. Dopiero jak wyjdzie jakieś wydanie, chociażby preview, tak? Nie musi być stabilne LTS, ale jak wyjdzie preview, to wtedy myślę, że można znowu dokonać tłumaczenia takiej wersji, ale nie deweloperskiej, tak? Bo tam co chwilę by trzeba było te pliki zmieniać i tłumaczyć może coś na nowo, więc nie ma to najmniejszego sensu. Także to tyle w tym odcinku. Życzę tutaj przyjemnego korzystania z wersji polskiej, zwłaszcza osób, które tutaj mocno cierpiały z tego powodu, że wszystko jest po angielsku. Także myślę, że teraz FlyGear będzie bardziej zrozumiały. Także to tyle. Dzięki i do następnego odcinka.